Ej, nie wiem co powiedzieć, nie? 1000 ludzi. Jak zobaczyłem wszystko, to już jestem tak zesrany, że mam... Nikt mi nie powiedział, że będę walczył z mamonem, yo, ej! Witamy się serdecznie widzowie w kolejnej oczywiście waszej ulubionej serii filmów, czyli my wiemy tylko gdzie jedziemy, a nie będziemy wiedzieć co będziemy robić. Wiemy tyle z Patrykiem, że udajemy się do Katowic, za nami są piękne widoki, jest z nami oczywiście Jakub, jest z nami Tushi, który tak naprawdę już się stał rodziną Bungie. I co? I Tushol też nie wie gdzie jedzie, czyli że tak powiem Kubuś wpierdzielił naszą minę, tym razem nie dwóch, a trzech. Ja powiem tak, ja mam dosyć tych jego występów. Typowa k***a intryga Jakuba, nie? Panowie, 13 jedziemy do Katowic. A po co, Kuba? Zobaczycie. Wszystkiego to jest odcinek typu miły, serio. Dzisiaj macie, przyjedziecie i będą was na pewno emocje, nie? Jest to odcinek, który będzie budził emocje. Zależy tylko od was, czy będą to emocje pozytywne, czy negatywne. Tylko ja i Kubuś wiemy, po co tam jedziecie, ale... Katowice, mi się wydaje, że coś z grubym będzie z Boxdale. No, już nie grubym, bo to już minus 18 kilo. Nie, no to już jest stary... Pawła Jóźwiaka. Pytku je... Pytku jebany, jedziemy pod chatę Boxdale'a, pytki jebany, chodź się do tyłu! I tam człowieka jakieś challenge nagle, rozżarzone węgle, k***a. Dobra, musimy jechać, bo się spóźnimy. Dobra. Widzowie, oczywiście na starcie filmu przypominamy o... Łapka w górę i subskrypcji, bo na 500 000 special event. Mega special, rany! Zrozumiałeś? Mega, lecimy! K***a, czekał puma i będzie 500 000, będzie 500 000. Od razu ci k***a mówię. To są ludzie. Chodźcie jeszcze. Dobra, to są ludzie. To są ludzie, bo tu jest dużo tych. Tu masz restaurację i tak dalej, to jest centrum, to jest serce tutaj tego miasta. Ale tam jest jakaś kolejka. Dobra, czemu to jest kolejka? Od razu ci nie, mówię. No nie, no nie, no jak stand, jak stand-up, ja od razu mówię, że ja nie wchodzę. Chyba stand-up, dobra. Nie, 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 stand-up. To jest mały koncert. Jaki koncert? Taki recital. Co jest recital? Ciara, jazz. I co mamy grać? Tu jarają tam, serio, bo mówię, teraz was nie kłamię. Dobra, jak strzelicie, ten kto strzeli nie bierze udziału. Ten kto zgadnie, co robicie. Nie freestyle! Tak bierze. Kurwa! Mówisz serio? Koncert? Nie, nie. Będę zagrać jakiś numer? To jest bitwa o południe. I co? No jak to co? To jest Filipek, Edzio, Goro. Ale co, przyjechałeś poglądać? Jesteśmy w jury? Jesteście zapisani. Do jury? Do jury? Nie, eliminacja, startujecie. Nie, nie. Serio. Wy we dwoje startujecie. Nie, nie, nie. Dobra, fajką mam idę. Ty, ja nie maszę, ja od razu... Dobra, ty coś robisz z muzyką, kurwa. Bandura sobie jeszcze jakoś poradzi, nie? Ale Dzidolna to ja kurwa nie widzę, nie? Ja się nie pier... Drodzy freestyle, nie jest. Stary, Edzia wyzywałem na każdym streamie, jak jego trafię. Wszystkie challenge są, że on sobie poradzi. Stary, ale chłopaki jestem talentu. Ja jestem chłopakiem z mojego miasta, chłopie z normalnych bloków. Ale nie wiem. Stary, ale my na przykład. Ale co, że ale... normalnie, że mam z kimś, wiesz, wychodzę. Oglądałeś kiedyś bitwę freestyle'ową? No, wiem, jak wygląda? Kiedyś na streamie. No, no właśnie, no to jest to samo. Bitwa o południe. Rozumiem przeciwnika, miałeś, jazda. Ty miałeś szansę pokazać się w kosza i cię saker rozbał i dwa owca, nawet ani razem chłopie, do kosza, ale więc... gdyby nie kontuzja, nie ma... nigdy mnie kontuzja w 2003, to oni byli w NBA akurat. Nie no, freestyle? Nie, ty żartujesz. Co, możemy choć nie umiem nabijać, to będziesz dzisiaj moją panną do j***ania, stary. Nie no, nie no, nie no, nie no, dobra, 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 pula, 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 pula! Jeżeli to jest freestyle, wystąpicie w eliminacjach? No, startujecie? To jest Bungie, nie? Pojechaliśmy to kawałek, nie? Więc już nie mogę kurczowania. A można powiedzieć nie? Nie mogę. Znaczy nie, no inaczej. No Bungie! No nie chcę wyjść na ch***a, co mi wszystko każe. Ale Bungie nigdy nie można mówić nie. No jeżeli ktoś na przykład nie chciałby startować, no to chuj, to wchodzi, startujecie. Ej, ile tu jest ludzi? Ej, dobra. Pytałem organizatora, jest 1000 osób przynajmniej. Na ten moment, nie? Plus stream. Plus stream. Jaki? A właśnie, to zapomniałem wam powiedzieć. Ja tego nie wiedziałem, ale to też jest transmitowane na Twitchu u Parisa Platynowego. Dobra, jedno pytanie, dlaczego ty nas chcesz zniszczyć? Się przebrali za kurczaka? Za kurczaka mi się przebrał. Dobra, chodźcie do środka, spotkamy się z organizatorem i pogadamy. Przysięgam, że mnie brzuch boli, seraczka od razu. A nie mogę wyjść na scenę i sesać na przykład Jakuba do mordy? Możesz, jeżeli uważasz, słuchaj, może będą widzowie w publice i na wsadzeniu Jakuba zrobią wooo! I to będzie pytanie, kto wygrał tą walkę? Zapytałem się o ciebie i stary wygrasz. Rzeka. Ej, ej, nieraz w życiu popłynąłem, chociaż byłem na Sorze. Rzeką można nazwać... Nie, no nie, no nie, no nie! Co? Stopy w jeziorze. Stopy w jeziorze? Nie ma to sensu, stary, pan, żebyś leciał. Choć nigdy nie nawijałem, jestem tu zesrany stały. Stały, stary. Nie, no nie, no to jest... Nie, no dobra, to jest p***ane, nie? Na padlu jakiś konon będzie ruch. Nie no, po prostu luz. Ja mam mega bekę z tego, że oni występują, bo w RP coś tam dają rady, nie? Ale podejrzewam, że tutaj jest tak pierdoli stres. Ja nigdy nie, oprócz ich dwóch, nie freestylowałem w RP. Ty nigdy nie byłeś na scenie! Nie mogę się doczekać po prostu, żeby się pośmiać. Na jasełkach po stołówce. Dobrze.
O mordo, masz taki sam dres, tylko z innej marki. Chłopie, ten dres kosztował tyle, ile ty zarabiałeś przeliczając na stare niemieckie marki. Ej, dobra, chodźcie na dwór. W życiu przegrałem jeden beef i nie mogłem się po tym podnieść. Nienawidzę, jak mnie ktoś wyzywa i nie mogę wejść z serią k***a cios. Dobra, ale ty się rozpłać jeszcze. Ty k***a przynajmniej coś robisz z muzyką, nawijałeś stary, coś tam se chminiłeś. No właśnie, Bobla i stary, ja mam, pośpiewisko. Stary, ja tak k***a nie umiesz k***a, to jesteś non stop pośpiewiska, co ty k***a w ogóle? Nie wiem, ja tak k***a, jak trochę mnie zgniotła ta wiadomość, mental mi bardziej siedzi. Ale ty stary, ja, ale chłopie, a ty nie masz nic do udowodnienia nikomu. Ale jakie mam, chłopie, ja pisałem rap, k***a, 15 lat pod ziemię, k***a, tu, ten, biem. Chłopie, ja mam właśnie, ja mam presję, bo ja wypadałoby, żebym coś nawinął. Ty możesz dukać pod tym k***a nosem. A pamiętasz, jak na w szatni mówię, potrafiłeś k***a trafić piłką do kosza? 20 razy i morg wrzucił za pierwszym razem? A pamiętasz, jak puściłeś 15 szmat i jedną taką k***a, sam se nogi złamałeś? No i właśnie, nie miałem do siebie żalu, bo nie grałem w piłkę nigdy, k***a, nie grałem w piłkę, a ja stary robiłem muzę, k***a. Ja powinienem chociaż cokolwiek wydukać siebie i pokazać, że nie no, dobra, ten bandura coś rapuje, stary. Dobra, temat puszka. Dobra, ty jesteś jedna szmata i twoja dupa się puszcza. Zaraz się tu zgniotę szmato jak puszka. No, słabe f***. Ty całe życie robiłeś takie gówno. on to nazywa muzyką, to co robił, to był taki k***a, wiesz. A konfeti posłuchałeś i k***a. A dobra, konfeti to była jedyna nuta, która mi się podobała, bo to było takie chwytliwe. A bloków, ty śmieciu? Bo mnie wkręciłeś to, żebym tam grał w teledysku, k***a, i nawet nie znałem tekstu, co ja mówię w ogóle tam. Dobra, musisz. Żeby załatwić im to, co mieli dostać, weź pójdź, my to postajemy, jeszcze z nimi sobie pogadam. Chłopcy, będzie dobrze. On jest gotowy za każde zadanie. Dobra, nie, dobra, to mi się dobra. Ale co ty p***lisz, jak ty wejdziesz, staniesz... Jesteś zwykły łakiem jebanym, co kiedyś coś tworzył na rapscenie, takich jak ty. Niszczyłem. Zobacz, gdzie ty jesteś. Chłopie, ale ty jesteś k***a. Ty śmieciu, widać, że nigdy nie nawijałeś. Bardzo to widać, bo szmato trzymasz mikrofon jak mielonida, skurwo. Dobra, k***a, wjeżdżam tu z bólem. Ty szmato przegrałeś prawie z jebanym ćpunem. To kopał cię w nogę, bo nie wiesz, jak się bronić. Stary, ludzie się za ciebie wstydzą, k***a, ja p***lę. Po tym, co usłyszałem, to nie dziwię się Patrykowi, że się obawia, a ja wjeżdżam na pełnym k***a luzie i robię cię k***a w Jordana bluzie. To sumie bardziej f***a, że jak ja z***nego Bobla, jest koniec. I ta szmata tuszą, ten śmieć k***a. Kogo w ogóle tu braliśmy? Alkoholik. Jak chcecie, to ja go zaraz zapiszę, pójdę pogadać. Proszę. Proszę. Się zgodzą, bo to już jest k***a za godzinę. No jak k***a muszą? Powiedz Bungie ten, f***a go na minę. Dobra, ja pogadam z tym, czekaj. I to jest szatnia k***a. I wy co tu te lajki robią? To jest szatnia. Zapisane jest, udało się. Tak? Jest zapisane, no. Przyjadę go. Jest tak samo startuje jak z wami. Ale on na przykład będzie miał tak, że będzie tak miał... Tak samo startuje jak z wami. Czyli eliminacja. Eliminacja. Tu żal, ja mam prowadzić. Jedno pytanie, bo właśnie Kuba nam powiedział, że miałeś prowadzić. A się napiłeś? No. To po co tu przyjechałeś? No powiedział mi, że mogę pić. Okej, okay, to my ci mamy też jedną informację do przekazania. Zapisaliśmy cię na bitwę. Taką. Eliminacji stary, będziesz j***ny. No jak? No nie, serio. Umiesz coś? Ja ej, nie wiem co powiedzieć, nie? Tysiąc ludzi. Trzeba mi Tuszol! Nas jeszcze znają. Tuszol temat, ej. Nas jeszcze znają, a o tobie pomyślą, że jakiś jesteś ziomek chce zostać gwiazdą, k***a, freestyle. Się ubra w Adidasa dress. Powiem tak, ja mam k***ane łeb, lubię sobie robić bekę, nie? Ale k***a coś takiego to już mnie przerasta, nie? Bo jesteś tu w dresie, wyglądasz jak piesek. Ej, nie, ole, nie ma opcji. Podaj Patrykowi rękę. Zawalczysz? W nowy rok. Ale ja się tam ośmieszę. Nie chcę. Startujesz? Ja pie... Jest przybity! Mi człowieku, tak gira lata, no ale nie wiem co powiedzieć, nie? Tak, lubię robić z siebie debila i rozbawiać innych, to teraz jestem tak sztywny, że dramat. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jestem obecnym partnerem Twitcha i podwykonawcą Amazona, a jak sobie przekminiam teksty, to mam tylko słowa na P. I na C! To nie jest pedagog! Nawijaj. Temat... Słuchaj! Wódka. Kubeczku, mam wódkę. Ciebie i twoją matkę. Prostytutkę. Dobra, zamknij ryj, niech podpowiada. Jakbym chciał poskładać łaka, to z***ałbym ci ze składaka. Co ty mówisz o składaku? Jesteś panem łakiem. Przyszedłeś tu i myślisz, że będziesz wygrać rap battle? Jak będę chciał, to wjadę w ciebie, a ty będziesz leżał pany tu na glebie, więc zamknij lepiej mordę. Co się uśmiechasz, frajerze? Takich jak ty, to małem w bojlerze.
O, pula, pula, pula. Dobra, kiedy, co, jak, gdzie? Patrz, stary, to jest tak, że my na scenie będą się pojawiały nazwiska, ksywy. To startuje za chwilę. I jak zobaczycie swoją ksywę, a jesteście podzieleni w różnych częściach eliminacji, żebyście mieli czas, to przechodzisz, idziesz tam i jesteś pod wejściem. Żebyś wiedział, że z chłopaków jesteś pierwszy, więc szykuj się. Wy sobie możecie oglądać, się z niego śmiać. Wchodzisz pierwszy, no i wiesz, puszczamy cię ile. Ale ja mam pierwszą bitwę? Wchodzisz pierwszy, nie powiem ci tego, to ma... ale... To twoje jedyne pierwszy. Powodzonka. Nie no, bo ja tak przykminiam w głowie cały czas, bo to jest ciężkie, nie? Ale staram się po prostu, że nawet jak się to żeby dalej lecieć, się nie zatrzymywać, żeby nie było czegoś takiego, że źle nawinę i nagle jest dobra k***a, tylko że wiecie, dalej się nie zatrzymywać, choć miałem tutaj dobrze nawijać, to chłopak mi wie, byłem tutaj taki, choć jej chłopaki tutaj są na stali, to ja będę dalej nawijał, nikt mnie nie powstrzyma, nawet bandura ta świnia. Chciałbym wygrać, bo fajnie byłoby wygrać. Pierwsza bitwa w historii wygrana. I to nie w GTA RP. Gorzej, jak trafię na spoceńca, tak mi nawciska, że mi się odechce, nie? Eee! No, zejdę pierwszy, przemuś. Ale ja będę was obie, a z was będę cisnął będę. Stary, ja jestem pierwszy! Bitwa Los Santos. Ej, to jest pan, ci wygrać macie? Tak. O ja! Wbijam tutaj bez pamięci. Bierze tu meduza do panci. Po chwilę atencji i jadę dalej. To jest niezła bajka. Nie bądźcie tacy, zostawcie tutaj dla panci lajka. Ja lecę dalej. Ziomek, mam tu dobrą dykcję. Dla panci możecie zostawić dobrą subskrypcję. Ja lecę tu. Noszę sobie tatuaże. Dla panci też się przydadzą tu miły komentarze. Wow. Dobra, słuchajcie, mam tu info, że jest pierwsza plansza. Mam jeden tekst, ale mnie zgnoją za to, że wyglądam jak staruch. Jestem łysy i brzydki. Nie chcę mi się gadać. Cross bandura pontą wódą. Dawaj, Patryk! Ale mój presja wjechała. Dobra, posłuchaj teraz, ja nie palę gadzi. Każdy z tych świeci chciałby mieć crossa z bungee. Właśnie, bo to nie jest stanie. O, chłopaki uprawiacie pedałowanie. I teraz kurza, kiedy wpadę, no to macie lipę. Mam dużego fiuta i przyniosłem chipę. Wow, 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 lecę dalej, ziomek. Mam w ciebie, kurwa, turbo wyjebane. Jesteś tutaj jak pierdolony sztok. Jak będzie trzeba, pojedzie cię każdy tutaj, ziom. Ich blok wie, że jesteś petem, śmieciem. Właśnie tak, kurwo, rap puszczam w eter. Dobrze wiecie, dobrze wiecie. Dobra, mnie zniszczą. Pan w grezie i mógłby zczyścić mi felki w Mercedesie. Przejście! Wracam po 5 latach na cyferach, a dostaję youtubera, debila i menela. Gram na disach, bandura, to teraz leci pan na pirus. Parisa, kurwa, jadę bucha, bo pierdolę tego licza. Tak. Rzucam spontany i do tego jeszcze rzuca jakieś pisane. No gościu, wiesz. Nie na tym to polega. Trzeba rzucić pancie i rozjebać. Wiem, że z nimi będzie ciężko. Dobra, odchodzę z projektu bungee. Ale teraz jadę tutaj, marne ogarki. Ty nie tracisz czasu, ale sentino zegarki. Ale fan. Teraz do mnie dotarło, jaki to jest r***dol. I mam takiego stresa, że mam ochotę zapaść się pod ziemię, nie? Nigdy w życiu nie miałem takiego stresa, nie? To jest odpał. Jak było? Stres gorszy niż na walce razy 10. Klasa. Dobrze sobie bungee. Jak zobaczyłem wszystko, to już jestem tak zesrany, że mam... Ale dobrze, jak wszedłem, już mówię okej, okay, teraz. Ja mam ten zniknąć. Dużo zaraz. Teraz, po nich. Blisko trzymaj mikrofon, żeby się było słychać. Nawet jak masz bez, nie patrz do tyłu, patrz do sceny. Kup tą publikę. Kupi. Dam radę! Nie dam. Nie dam, nie dam rady! Dawaj, ziomek! Ludzie się boją. Nie dam rady, nie dam rady! Ludzie się świeci boją. Ja tak robią cały czas. To k***o. Jak już widzieliście, był bandura, mamy tu całe bungee, więc macie jeszcze Ginolda, któryś tam stresuje i... Pusta Ginolda, to w tym momencie 80. Stawiam na niego. A teraz mamy jeszcze Tuszola, który też jest z bungee i zapraszamy. Tuszol 4, Recha i Bueno, bardzo mocna czwórka. Ej. Tuszol! Ej, kurwa, lecę jak samolot, jebał życie jak polot. Gdybym chciał, to wyciągnąłbym fiuta. Co się kurwa odpierdala? Za fraki wyciągnie mnie moja stara. Nie
wiem co tu robię. Jebać wszystkich, którzy są już w grobie. Zaraz się tam znajdę. Jebać też. Jedno kurwa mordo, zajebista dykcja. Widzę, mamy kurwa pierwszego Ukraińca. A ty się nie śmiej z Ukraińca zjebie, bo i tak zarabia kurwo więcej od ciebie. Yo, kiedy wpadam, rzucam rapsy, to ci w dzieciństwie stary zrzucił cię z bungee. Chodź tu. To jest taki stres. Co ty Dawidowy? Nie wiem, nie wiem. To jest taki stres, że naprawdę blokuje tak k***us. A jak ci pocisnął Ukraińcami? Ja leżałem. Nie, fajne przeżycie, ale to jest naprawdę. To jest taki stres. Dzięki wielkie. Bandzi! Podchodźcie do mnie, bo ja się mam takiego chłopie mentala. Mental mi tak się robi. Bandzi! Ja radę! Ja dałem radę, to ty też! Nie, nie! To jest bandzi, k***a! Idę zostać k***a zjedzonym przez freestylerów. Nie! Dasz radę. Do zobaczenia w grobie. Dobra, jak Genie się nie zestresuje, to ma tak mocne wejście, że może już nic nie gadać potem. Ginold! Dobra, zróbcie pierdolony hałas! Ej, ja to Genie, baby, gdzie są wasze panny, bo przyszedł łysy z Brazers. Ja... Robię z Bungie i Mamone, ale nikt mi nie powiedział, że będę walczył z Mamonem. Cel, gdyby nie to, że jest stream u Parisa, to pokazałbym wam dziś swojego ogromnego penisa. Chuj z tym, kurwa, musiałem. I cisnę tutaj tą szmatę napakowaną świnę. W babach rekompensaty zajeb swojej dziewczynie. I co się spina ten wielki p***? Jakbyś nie był taki wielki, to bym ci najebał. Jestem cały mokry. Nie no, jak tak wszedłem, to mi się tak przypomniałem cały czas. Jestem Genie Baby. Genie Baby, no. Genie Baby i że ten, i że łysy z Brazers, to cały czas, bo chciałem stać całe wersy. Ogólnie to chłopaki mi pomagali, ale k***a. On tak, obrazek, ale tym. Miałeś prawo, bo zostałeś poinformowany no nie, o występie. No. Pierwszy ludzie freestyle'owym. Ja jestem przed cały zawodami. Ja się nie stresowałem tak przed walką, jak stałem tam. Ja tak samo. Stoją te chłopy, ja tak. Weźcie mnie, mocno nie ciśnijcie, nie? Stary, to teraz wjeżdża Filipek i Koro. Jesteś pojechany od góry do dołu, a to jest Filipek zna mnie. Znają twoją przeszłość. Ja p***ole. Słuchajcie moi drodzy, no niestety tutaj bardzo długo to wszystko trwa. Zostało chyba 10 lub więcej bitew, żeby był ten cały jam i końcówka, żeby doszło do naszej bitwy, czyli Mr. Ginold, Bandura kontra Filipek i Koro. Więc co, no zrobimy tak, my na pewno się pojawimy, jeżeli wbijecie 50 koła łapy w górę. Pojawimy się na kolejnej bitwie, czy to będzie północ, południe, zachód czy wschód. I zawalczymy 2-2 versus... Ja potrenuję. O! Ja potrenuję. Da. Ponawijam kilka razy z chłopakami na RP. Da. Postaram się i wtedy, żeby Patryk się nie czuł samotnie, bo ja miałem przygotowany teraz, jak wiedzieliśmy, że mieliśmy trochę przygotowany jeden tekst, którym sam siebie miałem zdisować, żeby mi wszyscy dali spokój. Wbijacie tutaj 50 tysięcy łapek w górę, wbijamy następną edycję Bitwo Południe i podejmujemy się super walki z Filipkiem i Korem 2-2 w potężnej bitwie. Kora to nam wbiją. Dziękujemy bardzo Kubusiowi, niesamowita niespodzianka. Następnym razem, jak wymyślisz niespodziankę, to będę chory. Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że... Cię przeprosić. Ubliżanie komuś tutaj wśród naszego grona to jest po prostu frajerski ruch i tak się nie robi. No. Tak, i oczywiście też wszystkie jakieś tam teksty czy punchline'y, które leciały, to jest freestyle, to jest zabawa, nikogo tutaj personalnie nie atakowaliśmy, nawinęliśmy, przeżyliśmy pierwszy, powiem tak, znowu przeżyłem pierwszy raz z Patrykiem, tak. Dzięki Kubie, widzowie! Słuchajcie, obserwujcie Instagram Tuszola, niebawem startuję z transmisjami na Twitchu, dziękuję wam bardzo! Co chciałem powiedzieć? 3, 2, 1, bardziej!